trenerze, po takim spotkaniu można wychodzić bardzo, bardzo niepocieszonym, bo zwycięstwo było bardzo blisko. Co zadecydowało o waszej porażce? Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą to musimy patrzeć na siebie. Popełniliśmy w tym meczu 33 straty. Często to były straty niewymuszone i wydaje mi się, że miało to duży wpływ na przebieg meczu. Często traciliśmy piłkę w sytuacji kontrataku, gdzie w zasadzie w takich akcjach powinniśmy zrobić łatwe punkty. No, a mówię, dogrywka no, rządzi się swoimi prawami. Tutaj dobrze rozpoczęli ją gospodarze, trafili trójkę, myśmy już musieli gonić wynik. Popełniliśmy dwa faule w ataku. Nie dyskutuję nad tym, czy to rzeczywiście te faule były, bo nie rozmawiam z decyzjami sędziowskimi, ale no wydaje mi się, że to też zaważyło na tym, że po prostu no, nie zdobyliśmy z tej akcji punkty, a przeciwnik nas kontrował i rzucał. Chociaż mówię, no, niewiele brakowało, bo gospodarze fatalnie wykonywali rzuty wolne i w sumie cały czas pozostawaliśmy w grze, no, ale no mówię, no, błędy własne w konstruowaniu ataku pozycyjnego myślę, że zadecydowało o wyniku meczu. Ta wysoka obrona nową nie zaskoczyła was, bo dobrze ją rozrzucaliście, zwłaszcza w dalszej części spotkania. Zaskoczyć nas nie zaskoczyła z tym, że no, faktem, że zabierała nam kilka cennych sekund, jeżeli chodzi o granie atakiem pozycyjnym. Stąd w pewnym momencie no, oddawaliśmy rzuty w niedoczasie. No, były to rzuty jakby troszeczkę z wymuszonych pozycji. Później już w drugiej połowie lepiej, żeśmy sobie z tym radzili. No, najgorzej było właśnie w drugiej kwarcie, którą przegraliśmy 23-9. Ta też kwarta, to wydaje mi się, zadecydowała, bo pozostałe trzy kwarty były naszymi wygranymi. Także tutaj mówię, w tej kwarcie akurat mogę powiedzieć, że z tą obroną żeśmy sobie za bardzo nie radzili. Z tym, że no mówię, no, to się przerzucało później na atak. Tak jak żeśmy konstruowali atak, to wynikało już z tego, że brakowało nam czasu na rozegranie akcji. I stąd brał się ten chaos na boisku. Dokładnie, stąd się brał ten chaos na boisku. Dziękuję bardzo, trenerze. Dziękuję ślicznie.